Aż mi się gorąco zrobiło na samą myśl o tym, że chłopaki będą śpiewać, wiecie? Kurde, 25 zł poszło od Pomagamy Dzieciakom. Cały Szczecin, pozdrawiamy Szczecin. I kawałek Irlandii pozdrawia całego Jaroka. Oby więcej takich akcji, super. I Tiger Bonzo ponownie, tym razem bez kobry. Hejtery, uwaga. Hejtery, a wy co wpłacacie? Hej, jak jesteście tacy mądrzy. Pozdrawiam i harnasia popijam. No i dobrze, Tiger. No, właśnie, hejtery. A wy czemu mnie wspieracie? Mogłeś tam... Czekaj, wiesz co? Nie wiem jakim cudem. Nie wspięłam się, a dostałam osiągnięcie. Dobra, to jest... Słuchaj, jest challenge dla ciebie, dobra? Aż się boję. Nie musisz tańczyć. Nie, nie musisz wstawać, nie musisz nic. Słuchaj. Patrz jak rzeźbi. Nie, my będziemy śpiewać, ale to jest challenge. My będziemy śpiewać Last Christmas, nie? A ty musisz... A musisz zatańczyć taniec rocka. Taki, wiesz jaki? Nie, ja powiedziałam. To jest taki o... Taki rękami. Jaki to stanie droga? Już ci pokazuję, patrzysz na czat? Patrzę. No to ty musisz tak, już ci pokazuję, czekaj, się załaduje. O gift. Boże, już się boję, słuchajcie, ale ja nie mogę na trzeźwo takich rzeczy. Ale nie, musisz, już ci pokazuję tanie droga. O, taki, patrz, musisz się nauczyć. I to, słuchaj, no musisz, to jest challenge, no był no, challenge. Dawaj. Nie, no challenge. Patrz teraz, taki jest stanie droga, widzisz? Na czacie jest pokazywany. No ale to musimy zmienić piosenka, nie Last Christmas, to, no to musi co? Być dobry no bąsik, no. Kurde, jaki to, dawaj bamsik, ja ci Harry podam teraz. Dobra, dawaj mi. Ja tutaj, tak profesjonalny będzie. Boże. Jeż nie patrz. Poproszę taśmę profesjonalną, właśnie. Dobra, chciałam czekaj, tam wejść, czekaj. Nie mogę. Gdzie ten Kamil? Ej, bo ty się zamknęłam cała w sobie, zestresowałam. Luna, czy ty chcesz wziąć czynny udział w wydarzeniu? Kocie, psocie. A kot jakby tańczył, to by było epickie. Ale mój kot na razie się patrzy, nie wiem, czy ona będzie chętna na takiej współpracy, czy ona uzna ten pomysł za dobry. Nie mogę tam wejść! Ostatnio za 10 tysięcy prób pociągnięcia się. To już tak szybko zleciało? No nie, ja tu się dużo zamyślałam, że cała ekipa, mech, smutek, puren, wierz mi. Ja to robię dla twojego dobra. Nie mogę tam wejść. Ty, broda, weź daj jakąś, wiesz, cenną radę, taką... Zobaczyłam swój wyraz twarzy, przerażenie na tej buzi. Na twój pomysł. O Jezu, jestem prawie, udało mi się wspiąć, no nie, niech teraz jestem... Jaka dyszka poszła i od Ciaziego, i od wszystkich pieniądze, pozdro dla całej ekipy, 50 zł, 25 zł od przykrej sprawy, Immortano, 7 zł, Boże, jaka ty jesteś śliczna, dziękuję bardzo Immortano, Xazi, 7 zł, ludziska, wysyłamy SMS-y, oczywiście, że tak, Lord of Game, dyszkę wysłał, kto nie dał ten... I nie dokończył, także tutaj możemy wstawić słowo. Tęsknera? Evil Grid 50, no to było dobre. Moi drodzy, to trzeba śpiewać. Dobra, słuchajcie, ja tam prawie się dostałam już. Super. No. Ej, no halo, może jakaś rada? Jak tam się... Ja ci dam radę, ty lepiej podciągaj ten... Ty lepiej podciągaj sobie rękawy, bo tańczyć będziesz zaraz na tym krześle. Gdzie jest Boże. Seto? Halo, kurde, Seto, ja już wypiję tutaj. No, no bo jest... go, pukajcie. Ja jestem grzeczną dziewczynką, nie mówię halo, tak nam, wiecie. Neto, a dobry wieczór, dobry wieczór. Nagła sytuacja. Mieli wpłacić tyle, żeby było 5 tysięcy i zrobiliśmy to. No, i obiecaliśmy, że jeszcze raz zaśpiewamy teraz właśnie z okazji 5 tysięcy. I Kasia w tym... A Kasia w tym momencie tańczy taniec rocka, rozumiesz to? Ale ja muszę dobry beat wcisnąć, a, musi dobry beat pójść. Nie mogłaby swojego zatańczyć? Jaki? Ale bo ja tu zaraz kamerę zgaszę, halo! Lepszy! Ale no to musiałaby taki... Czemu muszę tańczyć? Wiesz, tak, tak i nurek. Nie! Tak, oczy szaza, nie? I nurek w dół. Wiecie co? To ja zaangażuję w to kota, po prostu. To dawaj kota. Idziemy po prostu z pełną artylerią. Ale zaraz, ale to mamy to, tak? Czy nie? Mamy 5200, jakie grube donate no tutaj lecą. Ale to śpiewamy znowu to samo co wcześniej. Chcesz wspomóc akcję, kocie? Miach, tylko wspomagamy akcję. No na, kotku. Słuchajcie, mamy kota, który bierze również z nami magiczny taniec, weźmie. Luna, odstresuj się, kotku.
od stresu się. Gotowi jesteście, mój kot długo nie wytrzyma. Kurde, dawać. Tak, musisz to, tempo. Last Christmas, dawaj, on będzie tańczył. Last Christmas. 3, 4, go. Poszła. Ona będzie, wiecie, ona będzie dyrygentem. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day. You gave it away. Dzięki Mikołaj. This year to save me from tears. I give it to someone special. I kot się niecierpliwi. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. The way this year to save me from tears. I gave it to someone special. Dzięki za wszystkie donacje. Dziękujemy. Luna też dziękuję ładnie, Kiciuś. Dobra, kocia sierdzi z wszędzie. Kamilek się nie wyciszył. Poszedł flow. Kamilek zapomniał. Sorry. Okej, tylko problem jest taki, że nie mogę tam wskoczyć. To był taki skromny, koci taniec, słuchajcie. No to było nawet niezłe, to się udało. Kota łała. Widzicie? Mam nadzieję, że wam się spodobał koci taniec. Magiczny Kiciuś. Znowu się coś niedobrego ze streamem dzieje. Znaczy, w sensie... Hitbox. Mm. Muli. przepraszam, ale... Moje oczy przyciągają całą kocią sierść, jaka jest w pobliżu. Cię tak kocham, Kiciusia. Że sobie wkładasz do oka? Nie, po prostu moje oczy mają jakieś przyciąganie i tam po prostu od razu wszystko w oczy. Może są naelektryzowane? Pewnie tak. Elektryczne spojrzenie. No, rozumiesz? Tutaj jest, kurde, inżynier, tak muszę powiem to wyjaśnić. Dobra, wytłumaczcie mi, jak ja mam tam się wspiąć, bo nie mogę! A, to bąkol. No, poszło. Jakiś błąd na PayPalu wyskakuje, udany zbiór, PS, pozdrawiam. Kangura. Nie wiem, jaki błąd na PayPalu wyskakuje, no. Zostawiam sofę. Widzicie? Kurde, przepraszam, soczewka mi wypada. Ja muszę okulary założyć, przepraszam. Bąkol, musisz przejąć na sekundę, proszę. Moi drodzy, co ja mogę powiedzieć, słuchajcie, mamy 5 tysięcy, ja wam powiem dokładnie, jak to wygląda. Mamy w tym momencie 5233,83 grosze. Jest to kwota, przede wszystkim jest to kwota z donacji, z darowizn, o to tak ładniej brzmi, darowizn, które zostały dobrowolnie, że tak powiem, bez kupowania cegiełek przekazane. Natomiast wszystko to, cały hajs, który był z cegiełek, kupując cegiełki, będzie prawdopodobnie jakoś doliczony, tylko na razie to jeszcze, wiecie, to przez noc pewnie będą mocno pracować przy tym. Już działa podliczanie donatorów, także jak wysyłacie donaty i wysyłacie z tego samego niku, to będzie to wam sumowane, będzie kumulowane, więc to będzie zapamiętywany tutaj top donator. I teraz od Aleksa znowu piąteczka i od Mazaka wskoczyła. Od Mazaka 9. Bardzo wam dziękuję. I Alex tutaj piąteczkę za Last Christmas. Okej, okay. Dzięki. Dobra, a ja dalej nie udało mi się dalej wspiąć na górę i to jest bolączka, nie? Bo to jest bolączka. A ja jeszcze teraz, słuchajcie, teraz ja ci, Kasiu, tak powiem. Dobra. Żeby ludzie wiedzieli, jak to wyglądało rok temu. To uwaga, uwaga, słuchajcie, rok temu, ja już czytam. Rok temu live trwał, bo muszę wiedzieć, bo nie pamiętam teraz dokładnie ile, 72 godziny. 72 godziny, kwota, którą zebraliśmy w tym czasie, 143 tysiące. 143 tysiące. I uwaga, uwaga, uwaga. Top 10 wpłacających za chwileczkę będzie pokazanych z tamtego roku. I top 10 wpłacających, moi drodzy, jest co gonić, żeby ludzie wiedzieli, z czym mamy do czynienia, z jakim rekordem do pobicia. Top 10, pierwsze miejsce, Jarok and Hitbox, czyli tutaj Jarok plus Hitbox wrzucili 25 tysięcy, to jest ogromna kwota. Ale uwaga, Korpek wpłacił jako drugi top donator 5100 zł. Jest! Brawo, Kasiu. Trzecie miejsce... Rok wpłacił piątaka, 5000. Tas przyszedł, to jest chyba tutaj Tas z Wirtusów, na czwartym miejscu 3700. Izak wpłacił 3 koble. Soushibo, moi drodzy, Jasiu z Gliwic 2500 ponad.
Krisu 2, 100, Kubini 2, Adam, sam Adam z Jaroka wpłacił 1700 i Isamu wpłacił 1600. To były top donaty z tamtego roku. Jesteśmy, moi drodzy, spokojnie, jesteśmy spokojnie w stanie to przebić. W tym roku, moi drodzy, w Polsce żyje się lepiej. Ludzie więcej pieniędzy zarabiają, prawda? Zaraz cały czat, mów za siebie. No, ale oczywiście wspieramy, wspieramy. Zeskocz. Ile można? Udało mi się, udało mi się. Nie, przepraszam, chciałam założyć, bo mi kocie sierść spada do oka i mi wypada soczewka. Przepraszam. Ale spokojnie, podołaliśmy, widzicie? Łatwo. Po 10 minutach. Łatwo. Ważne, że się udało. Ale już mamy technikę. Trzeba najpierw podnieść łapki do góry, a potem można się podciągać. I to jakoś wychodzi. A potem trzeba przesuwać pociąg, widzicie? Tak to się robi. Tylko, że ten pociąg się powoli przesuwa. Ale się przesuwa. Ważne, że działa. Ach. Padło pytanie, czy można wpłacać PESER w kardem. Chyba nie można. Chyba nie ma takiej płatności, wiesz? Było napisane w opisie, że można. Można? Tak. No to przepraszam. W takim razie znaczy, jestem tak informowany. Właśnie czytałam, ale... tak jak czytałam, to było tam napisane, że właśnie dużo tych form było i między innymi ta również. No ale to, może... A chyba, że jeszcze nie jest prowadzona. Nie, spadłam. Japie. I wysyłam, zaraz na czacie wysyłam dzisiejszy, znaczy z tego roku już, Mrok 623Z. Mrok prowadzi w tych donatach. Pool Fashion 550, Korpek 300. Przejść, tam orientacja. No i reszta goni. Idziemy do góry, tak? Dobra, no dobra. Bida dalej jak była. No to Furen. To jedziesz z koksem. Czekamy. I do góry. Pamiętajcie o tym, że możecie jeszcze kupować cegiełki i brać udział w konkursach. Możecie wpłacać pieniążki przez PayPala. Chyba właśnie przez to PaySafe Card. Również. Kurde, ja bym... No to jest dobre. Na przykład ja teraz sobie oglądam, gdybyś sobie mogła, to jakby cię już zdenerwowała gra, mogłabyś na przykład otworzyć tą w przeglądarce stronę i zobaczyć, jak co by ci się najbardziej podobało. Bo mamy tutaj laptopa, słuchajcie, laptop. Nagroda główna Asus, Republic of Gamers, tutaj sponsor główny. To jest, ja miałem, że tak powiem, do czynienia przyjemność na takim laptopie streamować, grać i powiem, że to jest bydlak mocarz. 9000 zł jest tu napisane i ja jestem w stanie uwierzyć w to, że tyle kosztuje. Wiecie jak to jest na stronach, firmy lubią zawyżać cenę, ale faktycznie no, ten sprzęt jest drogi i no, czy jest warty czy nie, no to wiadomo, ktoś na kogo nie stać na ten sprzęt to powie, że nie. Ale wy możecie za 45 zeta, przekazując cegiełkę, możecie wziąć udział w losowaniu tego laptopa. A potem sobie powiedzieć, jestem zwycięzcą. Yeah, i potem możecie zostać streamerem na przykład, bo na takim laptopie to spokojnie już wam wszystko chodzi. Słuchajcie, laptop i drukarka od drugiego sponsora, emac.pl. Mamy tutaj... Ja ci... A, to przeszkadzam, to sorry. Nie, w ogóle mi przeszkadzasz. Śmiało, to jest dobry, myślę, że będzie dobra ten, motywacja. I bardzo dobry pomysł. To ja ci powiem, czy ty teraz walczysz? Jesteś zwycięzcą. Nie, pamiętaj, ja cały czas walczę pod ścianą i nie czuję się w ogóle jak zwycięzca, a tam w ogóle jest jakaś krata. Czy ty uciekasz, jakby na przykład ktoś w podstawówce cię chciał do tańca, a ty tak pod ścianą, nie, Krzysiu, nie pójdę. A Krzysiu nie potrafił tańczyć, bo tylko przy tulańce potrafił, a ty nie chciałaś na przykład, było tak? Czy ty byłaś taka właśnie, że chciałaś przy tulańce wolne? Przyznaj się. Cholera! Każą mi tańczyć! Jakaś spowiedź! Boże! Raduj mnie! Ej, no coś zlamiłam. No patrz, no nie, ale my musimy się dowiedzieć, no. Nie ma, że uciekasz, że zlamiłaś, no. Bogo, ty mi lepiej opowiedz historię swojego życia. No to ja byłem tym podpieraczem ścian, że jak było fajnie, się bawili, to ja się śmiałem z tych, co tańczą, a potem po latach stwierdziłem, Boże, jaki frajer byłem. Bo ja stałem pod tymi, tak, bo to było na sali gimnastycznej zawsze, ja pod tymi drabinkami takimi, na których się podciągało, nie, czy robiło brzuszki, to ja tam stałem zawsze z kumplami, takie wstydni się i tak, patrz jaki kurde, fuj, tańczy z dziewczyną, wiesz, jak to w podstawówce, a ci kurde już tam wyrywali grubo, nie, już tam były takie wolne, były już przy tulańce, gdzieś tam jakaś łapanka za bioderko była, kurcze.
No, tak, tak to się zaczynała przygoda. No ale Kasia co, no? Kasia co powie? No nic, Kasia... Ja Kasi, pamiętam. Kasia to pstrykanie w ten, nie? W padzie. A jeszcze specjalnie go bliżej mikrofonu dałaś, żeby tylko pstrykanie było słychać. Nie, to ja wiesz co pamiętam? 1, 2, 3. Próba. Nie, 1, 2, 3 to prędzej dał. Kisiel teraz 20 dał. A dziękujemy. I jedna cegiełka. Jedną cegiełkę kupił, ciekawe jaką. To teraz w kolejnym donate napisz, którą cegiełkę kupiłeś. Ja idę w dobrym kierunku, chyba idę w dobrym, no bo tam w sumie wiecie, tam nie było drogi. No, jest desynchro, ale te desynchro nie wynika z twojej winy, tylko chyba z tego, z tych problemów na hitboxie. Przykro mi, nic nie poradzę. Mój internet śmiga, wiecie, jak szalony, to z diabłem internet. Przeżyć. Słuchajcie, ja słyszałem, że jak wskoczy 6000, to desynchro znika. Czekajcie, uda mi się tam dobiegnę czas? I nie skoczyłam, Boże! A ja nie skończyłem, słuchajcie, laptop jako druga rzecz z cegiełki. Trzecia rzecz to jest paczka od 11 Bit Studios. To jest taka bardzo fajna, moi drodzy, to jest bardzo fajne studio, które robi bardzo fajne gry i to jest polskie studio. Wartość paczki 3000 zeta. 3000. Ja mam strony ten pociąg? Jakieś sprzęty, tam są komputerowe. A czy ty na przykład byś była zadowolona, gdyby firma Ozone Gaming wysłała ci paczkę za 775 zł? Słuchawki, klawiatura mechaniczna. No jasne, że tak. Moi drodzy, i my nie możemy być zadowoleni, bo my nie dostaniemy tego, nie możemy wziąć udziału, a wy możecie kupić taką cegiełkę za 8 zł na stronie japaczka.pl. A powiedz mi, czy ty na przykład, Kasiu, spędzasz dużo godzin przy komputerze? Ty to byś się nadawał, wiesz co, na, albo na takiego przysłuchującego na księdza. I może jeszcze kotem się wysłużysz. Powiedz mi, czy ty spędzasz codziennie dużo godzin przy komputerze? Cześć, nazywam się Kasia, jestem uzależniona od komputera. Tak, powiedz mi, czy dolega ci właśnie w większości pracowników biurowych ból kręgosłupa? Nie, mam super wygodny ten. Może mam raz. Bardzo dobrego masażystę, więc żaden ból w okolicach lędźwi mi nie dolega. Nie tak, dolega mi. Musicie kolega. Lepszy fotel. Musicie kupić cegiełkę, żeby... Chcecie, tak, cegiełka za 9 zł i fotel gamingowy, fotel od Quersus za 1600 zł. Robi masaż. Wbudowane bicze wodne, moi drodzy, podgrzewany fotel. Do niedawna tylko podgrzewany fotel był w bardzo luksusownych w samochodach, bądź powiedzmy w starych samochodach, ale jeżeli mieliście na przykład powiedzmy wzdęcia, to każdy mógł sobie zapewnić, ale to mniejsza z to. Moi drodzy, i zestaw od HyperX-a, kurde, cegiełka za 7 zł. Jak widzę tą klawiaturę, aż bym tak... Tak bym popstrykał. O tak? Mhm. Nie, on nie skacze na nic to. Matka bierze kredyt na 800 zł, bo chce płacić na japaczkę. I to jest dobry motyw, patrz, wziąć kredyt... Spokój, spłacić w nowym roku. Patrz, nie stać cię na laptop za 9 tysięcy. Bierzesz kredyt 2 tysiące, żeby kupić cegiełki i jakbyś wygrała, to się opłaca. Jakbyś wygrał, to by się opłaca. Czy ja mogę przesunąć cały ten? Czy ja nie jestem... Czy ja będę jak Budzianowski, będę w stanie przesunąć taki duży kamień? Nie, jednak nie. Powiem ci tak, jak ci się uda przesunąć kamień i on będzie duży, to myślę, że spokojnie w szpitalu znajdziesz pracę, wiesz? Przede wszystkim jako, powiedzmy, jakiś urolog. Bo jak będziesz miała z nerki usunąć kamień po prostu z poziomu komputera, to będziesz naprawdę dobrym lekarzem. Zawsze wiedziałam, że na lekarka się nadaje, no. Widzicie. Jakoś się wspięłam. Udało się. Widzicie, rozkminiliśmy to. Boże, ale się cieszę, się udało. No i ciach, do góry. Ale powiem wam, że gdyby nie magiczne info od Bonkola, to by mi się nigdy w życiu nie udało. Ale słuchajcie, mamy taką piękną kwotę, 5265 zł. Obawialiśmy się, że nie wyjdziemy do 5000, a tutaj już prawie do 5500 się zbliżamy. Panowie, panie. Dokładamy się. Widzicie, o wilku mowa. 50 tysięcy od Basonek. Również z cegiełek skorzystałem. Laptop plus zestaw od Ozone, proszę. Pozdrawiam cały ekipę, Jarok. Pozdrawiamy cię również. 50 tysięcy? 50 zł. To byśmy już skończyli na dzisiaj w sumie. Dobra, 50 tysięcy to kończymy, no. A, to dobrze, kurde, Basong dobrze porobił. Powiedziałam 50 tysięcy. Ostatnio się upierałam, że była taka bajka, jak mała sarenka. Ty, a ja nie wiem, co był... Aha, tak. Ja powiem o jednej rzeczy, w której
Ha, widzicie, bo król będzie tajemnicę teraz wyznawał. Nie, dopiero 6 osób wzięło udział, słuchajcie, bo to jest tak, ale umówmy się, bo jutro będzie na pewno więcej widzów. W piątek to już w ogóle i w sobotę i w niedzielę. Słuchajcie, teraz, bo nie wiem jak inni streamerzy, może wam o tym nie powiedzą. Kasia jest nieśmiała, więc pewnie o tym wiedziała, ale nie chciała wam powiedzieć. Jest konkurs do wygrania Zenfone 3 za super telefon, smartfon. I teraz wystarczy zrobić sobie zdjęcie i wrzucić tam chyba Instagrama. A ja nawet zrobiłam to z widzami. Widzisz, jaka jestem kochana? I nie trzeba nic wpłacać, a można wygrać coś. I to jest dopiero fajne. No i powiedziałam, że rozprzestrzeniam jakby informacje o danym w ogóle o danej akcji, że to jest super. Nie? Dokładnie. Dobra, tam trzeba się jakoś spiąć. Czy po deskach się wspinam inaczej? Wchodzicie na japaczka.pl i zakładka konkurs. I ta gra jest naprawdę super. Ja w to wcześniej nie grałam. Dobra, tam się trzeba jakoś spiąć chyba. Na pewno muszę użyć tych do tego jakoś. Boże, teraz się czuję jak w podstawówce, nie? Wtedy też mi kazali przenosić materace. Też miałaś lepkie rączki? Nie, kazali mi to dźwigać wszystko, przenosić. Ja nic lepkich rączek nie miałam, chociaż mi się raz zdarzyło klocki za ten... podwędzić. W przedszkolu. A w zasadzie nie klocki, to za dużo powiedziane, bo jednego klocka zawędziłam. Drewnianego takiego. No. Wiecie. Dźwięki i obraz to osobno. Przepraszam, nie moja wina. To jest wszystko wina, wiecie kogo. Znacie sobie winnego. Jak nie wiecie czyja wina, to na pewno z niego. Ktoś musi być winny. Ja mam ustawić jeden... Czy ja na pewno muszę ustawić materac? Tam jest jeszcze jeden na górze. Gatunek jakiś cel zakupów, jakieś mango czy coś. No myślę, że taki masz dar. Wiesz, to takie konkursy, że znajdź różnicę, nie? Ty Bonkol też byś się nadawał. Dokładnie. Chyba to zepsułam. Powinnam była te materace... jakoś... Tam jest jeszcze drugi konkurs. Tak? Nawet tak, nie widziałem. Bonik. A, tam, ten drugi konkurs z tym, że czekaj, składasz czekaj. Komputer. I go możesz wygrać? I możesz go wygrać. Że tworzysz swoją bestię. Tak. Moi drodzy, jak chcecie stworzyć bestię za 6000 zeta chyba, nie? Ale zakurzam te materace. Jaki tam jest konkurs drugi. Patrzcie, robicie zakupy, słuchajcie, w sklepie za chyba 6000. Sami sobie wybieracie sprzęt. Możecie nawet, nie wiem, kurde, z 4 karty graficzne i to będzie wasz komputer. Nie no, musi być chyba normalny komputer. I pan Tips, może go nie znacie, on robi superanckie komputery obudowy, takie epickie. On jest takim kowalem, można ja też powiedzieć. Taką chcę. I on robi specjalne, designerskie, epickie obudowy i on wam to wszystko włoży do tej obudowy, wykonanej własnoręcznie. I to wam normalnie przywiezie w zębach. Mówię wam. O, gaśnica, jak w sumie. Czy to mogę stuć z szybę tym? Zobacz sobie, Dawid, takie zdjęcie ci wysłałem. No właśnie, widziałem, że tam macie biuro. Burdel. My tu gadu, a drzwi zamknięte. Musisz rwić dechy. It's Christmas. Kurczę, ja tak sobie myślę, może jakieś pomysły macie, jak tutaj można przejść dalej? Halo, czaty? Halo, internetowi znawcy. Co z tą gaśnicą się robi? Jak się aktywuje gaśnicę w tej grze? Można jakoś czy ja mogę nią rzucić? A gdzie ty jesteś? Opisz mi, bo jest zacięty ekran. O, tak! Można stłuc szybkę! No, widzicie, to ja lubię. Aha, bo ty jesteś tutaj. No, ale ja ci nie będę mówił, bo to właśnie najfajniejsze jest w tej grze, żeby derpić. Co odkrywać? Proszę nic nie ten, w ogóle biorę tą gaśnicę ze sobą, pewnie się przyda i tak, ale to pewnie będzie trzeba przesuwać potem. A to mogę jeszcze jedną szybkę stłuc? Ja stwierdziłam, że fajnie. Kasiu, wiesz co jest duże do synchro? Mogłabyś zatrzymać streama i puścić jeszcze raz? Jasne. Halo, halo, to znowu ja.
Na czacie jeszcze raz zostanie podesłany link do grupy w ogóle. Nuda teraz. Jakikolwiek streamer, czy to od Kasi macie jakieś gify? Czy to macie jakieś gify od... Jakaś muza mi się włączyła. Od innych streamerów, to tam wdajcie, bo będziemy robić jak w tamtym roku te gify jako alert do donate'ów. Gdzieś mi się jakaś... A, bo to w grze taka nutka włączyła. Jest spoko. Udanej zbiórki, pozdrawiam. Pan Góra, czemu ja tego wcześniej nie widziałam? Od Mikuna. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Dobra, teraz nam chyba muszę się jakoś... Czy będąc ludkiem w środku? Czemu tak... W połowie gry włączyła mi się muzyka. Słuchajcie, brakuje nam już niecałych 200 zł do 2. 5 tysięcy i pół tysiąca. 5 i pół tysiąca. Nie, trzeba dobijać, trzeba dorzucać. Ja tam muszę materacę podciągnąć, czy jak? Więc kto nam pomoże w całej akcji? 5,5 tysiąca przed nami. Jeszcze zdążymy. Mamy jeszcze pół godzinki. Kurde. To się nie przesuwa. Tańc. Mamy może jeszcze raz. Działa. Inbox sabotuje paczkę. O, nie działa. To działa czy nie działa? Ja tutaj sekrety wysłuchiwałam. Od Bonkola. Do spania. Dobra, Kasiu, ja cię muszę zostawić. Nie, nie opuszczę mnie, please, don't leave me. Don't leave me. A słyszałam, że ty chorutki jesteś, biedny. Nie jestem chory, no a ty sobie siedzisz w sweterku elegancko. Kot cię grzeje pewnie, wyciąga chorobę z boczku. Wygrzewa mi łoże, kapa. Mm. A na ten... Tak. A on na przykład siedzi na twym łonie? To jest ona i ona? Raczej w ogóle nie za bardzo lubi przy kolanach siedzieć. Nie lubimy młonu. Nie. No dobra. Ej, udało mi się obczaić, ale to rozchminiłam. Udało się przeskoczyć. A czekajcie, teraz będę bawić się teraz dużymi zabawkami. Męskimi typowo. No to słuchajcie, to ja pójdę sobie. Trzymajcie się, Kasiu, dobra. Dobranoc. No, trzymaj się, wnioski. Dzięki za dzisiaj. Papa. Papa. Wszyscy mówimy Bonkolowi papa, papa, papa. Dźwięki, ja pomagam, bo ja widzę prawie cały czas stop klatkę. Jest gorzej niż było, może jeszcze raz resetuję. Ach, czy troszeczkę, jest, udało się. Okej, teraz tak. Teraz coś z tym trzeba zrobić, nie? Chyba w drugą stronę. Nie wiem, chciałam wejść do środka i spróbować. Będziemy jakąś ścianę na pewno rozbijać, tylko nie wiem, czy w lewo, czy w prawo. W sumie nie rozejrzałam się, please. Twitch, to nie jest Twitch? Czyli jednak w lewo, w prawo. Czekajcie, trzeba się porozglądać, bo tu mam jakieś ściany. Ale chyba tamtą mam jednak, na prawo ścianę. Ścianę na prawo trzeba rozbić. Czyli rozpęd już zrobiliśmy. I teraz będzie boom. Tu. Ach, ledwo. Ledwo! W ogóle ma prędkość. Myślałam, że to będzie, wiecie, większe, zdecydowanie większe. Och, udało się, pięknie. To ja rozumiem. Takie zadania. To czy ja tam naskoczę? Op! Pięknie. Edzy. W cudowny sposób mi się udało. Kiczny. Teraz musimy opuścić kładkę. Ale w jaki sposób? Gdzieś potrzebujemy paczkę przenieść. Ta paczka na pewno jest jakaś przydatna. Dobra, musimy wyjść jakoś na drugą stronę. Żeby... W ogóle jak mam wejść do tamtego pomieszczenia? Czy mam się wspiąć na paczkę i tam dalej się wspinać po prostu? Na drugą stronę drzwi otworzyć i się okaże, że to jest tędy droga? No, dobra. Jeszcze raz. I tak, popychamy paczuszkę.
trochę nie w tym kierunku, ale cóż. Zresztą na 20 sekund, żeby hitbox osiągnął, co się dzieje. No ja już dwa razy chyba resetowałam i nie wiem, czy mam trzeci raz jakby to robić, czy nie za bardzo. Dobranoc i widzicie, jak ładnie wszyscy pożegnali Bonkola? Gify piękne są, z tańcem magicznym. Przepraszam za problemy, postaramy się naprawić je jak najszybciej. To jest moja wina, moja mea culpa. Bacz. Ale już zdecydowałam dwa razy streama, w sumie nawet nie wiem, jak mam to, miałabym to zmienić. Halo? Kto to ogarnia kwestie techniczne? Halo? Nie zostawiajcie mnie z tym samą. Dobra, trzeba podejść tam, jakoś to pod... Albo po tych się, wiecie, jakoś przeturlać. W ogóle na pewno mam tą paczkę w tym kierunku podciągnąć. Dobra, jeszcze raz. Dwie łapki trzeba to chwycić. I podnosimy do góry. O, prawie. Jeszcze raz. I główko. No i na szczęście uratowaliśmy całą sytuację. Udało się wybić z powrotem. Właśnie, to specjalnie, słuchajcie, to są specjalne taktyki, jeżeli chodzi o przesyłanie obrazu i tak dalej. Tego wiecie. Tego chłopaki z NASA by nie ogarnęli. Więc nie dziwię się, że problemy są. A prawda jest taka, że niestety czasami sprzęt zawodzi. Nic na to nie poradzimy. Możemy tylko, wiecie, zapłakać. Chciałam się na to wspiąć. Już się obawiałam, że znowu spadnę. Tak? Nie. Znowu i ta taktyka. Cholera. Dobra, jeszcze raz. No. Się wspiąć. Dwie łapki i wspinamy się. Ale on nie chce na paczkę się... Ja paczkę się nie chcę wspinać, widzicie? Łapki do góry. I próbujemy chwycić. I wspinamy się. Dobra, udało się. Jeszcze raz, łapki do góry. Ręce do góry. Jak kęgury. Sprawdzamy cały czas, co się dzieje. O, nie, nie, nie. Nie, było prawie. Osiągnięcie. Trampolin. Znaczy, tego jeszcze da się odbijać, widzicie. Muszę sprawdzić, czy nie ma nielegalnych treści. O nie, na pewno nie. Nic z tych rzeczy. Dobra. Trzeba przynajmniej się jakoś podnieść rączki do góry i nie spaść jednocześnie. Gorzej, że... To nie jest takie easy. Dobra, nie. Nie, w tą stronę padę. O, mam to. Jest! Prawie! Nie! Nic się nie chce, chłopak, wspinać. Hulp. 500 złotych. Biedniejszy nie będę, zawsze to jakiś uśmiech więcej. Pozdrowienia. Dziękujemy, Elder. Dziękujemy bardzo. No widzicie? I coraz lepiej nam to idzie. A w ogóle to tu było wejście do... z boku? Nie. Nie! Niestety nie. Czy ja się cofnęłam aż tutaj? O. Znaczy w sumie w to samo miejsce. Ale mogłabym w sumie zbudować sobie schody. Czemu ja na to wcześniej nie wpadłam? No, rączki do góry? No. Nie, prawie. Jeszcze raz. To i rączki do góry. Okej, czy już jakby dwa postumenty mam, może się uda łatwiej wskoczyć. Będę sobie trzeci. O, gdzie człowiek? Coraz lepiej sobie radzi, ale to jeszcze nie jest to. Jeszcze nie to. Trzeba się lepiej zamachnąć. Zdecydowanie. Dobra. I w przód, 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 przód. Dobra, pięknie. Mamy to. Teraz trzeba z tego coś zmontować. Jakieś ładne przejście. Na drugą stronę. Nie umiesz. Widzicie, jakie ładne gify są z całego live'a? W sumie spoko.
Ja chciałam wam oczywiście bardzo gorąco podziękować za to, że wspieracie tak fajne akcje. W sumie spoko, że cały grudzień obfituje w takie inicjatywy, bo dużo osób naprawdę może na tym zyskać. W tamtym roku było napisane, znaczy tak jak, nie wiem, czy śledziliście to, co było napisane na japaczce, że do rodzin średnio paczka po 2000 na rodzinę trafiała. Więc wiecie, to są naprawdę olbrzymie pieniądze. Znaczy w sensie, że fajne, że dla tylu rodzin, którym pomogli przy takiej kwocie, no to spoko. Duży oddech finansowy na pewno. Dobra, do góry chciałam to, tak, tutaj i... No. Prawie. W sumie to mogłabym to oprzeć na dwóch elementach, nie? Nie wypinam się. Tylko do góry. W ogóle co za podróba Gang Beastów? No to jest wersja solo i taka bardziej na logiczne myślenie, gdzie trzeba przechodzić dalej, rozkminiać w ogóle różne rzeczy. Ale całkiem przyjemna. Znaczy, czy to podróba? To raczej nie jest podróba. Ale to musisz pytać już, wiesz, znawców. Ja sobie po prostu gram. Nie, jeszcze troszkę. O, teraz? Tak? Zostań tu. Dobra, mamy stworzoną konstrukcję, której mam nadzieję uda mi się wspiąć na górę. Albo i nie, bo niestety nie. To gra tych samych ludzi. No właśnie. Od źródła masz. Podparta jakąś deską jest? A no faktycznie, nie zauważyłam tej deski, snów. Myślałam, że da się przejść na drugą stronę i tam otworzyć drzwi. No, idziemy stąd. Wychodzimy. W ogóle, może w drugą stronę. O, tędy i... Czy mamy tu licznik śmierci? Dobranoc. Do zobaczyska. Wow, to ładnie się za taką inicjatywę. Spoko, właśnie. A teraz tym przyciskiem niby otworzę tamte drzwi, tak? Dobra, dzięki za podpowiedź. Tylko wiecie, dobra, to się skończyło śmiercią. Ale jeszcze godzinki się posiedzi. Na pewno dużo z was musi jutro rano jakoś mega wcześnie wstać, a i tak dalej, więc fajnie, że oglądacie o takich godzinach. Jest to w sumie dość późna pora. W środku tygodnia. Więc oczywiście ja dziękuję za wsparcie i za to, że oglądacie. Wiadomo, widzą też się kasa skończy na dotację, a tu na razie idzie chyba dobrze. No całkiem przyjemnie. Dzisiaj zaczęliśmy o 20, a taka spadłam! A taka fajna kwota już wpadła. No nic, jeszcze raz spróbujemy się tędy przedostać. Po kładce. Dobra. Rozpędzimy się teraz. Dobra, teraz mi się udało, widzicie? Teraz się udało. Kładka się... A to teraz będę musiała tu przenieść tą. Mamy to. Czy teraz... A ja się namęczyłam, żeby przenieść tamto. A to wystarczyło... O Boże. Co? Wystarczyło... opuścić kładkę, a ja się męczyłam, żeby przeskoczyć przez głupią ścianę. Mam wrażenie, że... Tak. Troszkę zmniejszyć. Paska. Jakiego paska? Co mam trzeba zmniejszyć? Znaczy, ty mnie słyszałaś? Nie, w ogóle dopiero coś zmniejszyć paska, słyszałam. No to dziwne, bo miałem mikrofon do góry, więc nie powinien jak mnie słyszeć. A to dziwne. Ale to nie tylko ja cię słyszałam, ale cały czat cię słyszał. Więc wiecie. Tajne sekrety. Dowiedzieliście się. O matko bosko. Trzeba być twardym, nie miętkim. Dokładnie. W ogóle to w dalszym ciągu nie nazwaliśmy naszego ludka. Nikt nie chce, żeby nosił jego imię. Dobra, jeden bolec wyjęliśmy. Co? Sigh.
Mam nadzieję, że tam już lepiej to troszeczkę wygląda. Ale puścimy z tego kompa. Halo, Izdi, słychać cię. Co ty gadasz, naprawdę? Tak. Nie, nie może mnie słychać. No słychać, słychać. Nie, nieprawda. Tak, tak, tak. Prawda. Widzicie, tak się właśnie rozwiązuje problemy techniczne. Tak możecie posłuchać sobie, jak to się robi. Próbuję się ogarnąć. Okej, okay, czyli ja muszę tam bolca wsadzić. No ładnie. No ładnie. Wszystko słyszeliśmy. Ale jakoś tam to trzeba wsadzić. Trzeba pociągnąć tutaj. No to na nic. To trzeba jakoś wsadzić tam. Ale to jest... Dobra, fizyka. Stańmy na środku. No i teraz do góry. O, patrzcie. Czego dokonam, widzicie? Easy. To ja roka pisać. Dzięki. Teraz tak, tutaj mamy... Rozejrzyjmy się. Tu mamy pewną platformę, która funkcjonuje tak, że przychodzi z jednej strony na drugą. Na pewno tam musimy... A, ona się może huśtać. Chyba się nie uda. Nie uda się jak nic. Cholera. Teraz drugą rączką i się spinam. Na nic, spadną. Tajne informacje Jareka ujawnione. Nazwijmy go Bob. No słuchajcie, ale nazywamy już ustaliliśmy, jak? Możemy wybrać jakąś nazwę, ale to musi być wsparcie dodatkowe jakoś paczuszki. Słyszeliście, Bonkola? Ja tu nie mogę, wiecie, samowolki uprawiać. Nic z tych rzeczy. Czy ja tam mam wskoczyć z tym? Z tą paczką? Mam tam z japaczką wskoczyć? Niełatwo jest podtrzymywać taką japaczkę, wierzcie mi. Brzemię jest dość duże. Nie! To nie tędy droga. Stan wojenny był ogłaszany. O nie! Jezu, jakie porównanie! Straszliwe, mroczne! A, dobra, to też nam się nie udało. Niestety. Pamiętajcie, że jeszcze mamy 15 minut i moi drodzy, fajnie było, gdyby nam się udało do 5,5 tysiąca dojść. Co wy o tym sądzicie? W ogóle to jakoś rozhulałam. To może bardziej powinnam z jednej... Na pewno to się musi huśtać jakoś. Dobra, za późno. Znaczy za szybko. Przemek. No właśnie, może on ma na imię Przemek. To jest Czesiek, jak w mordę strzelił. Czesio? Myślisz, że lubi muchy? Czemu to się nie chce huśtać? Halo? Trzeba ciągnąć za sznurki? Ja teraz w ogóle nie w tym kierunku rozhuśtałam, co bym chciała. Więc to jest nie za fajne. Więc po prostu spadnę chyba jeszcze raz i spróbuję to rozhuśtać. W takim razie. W lewo i w prawo bym wolała. Tylko po coś mi to dali, nie? Czekajcie, bo ja tam miałam... Cholera. Teraz... Nie! Teraz koniec. No to właśnie, to jest jeszcze dobry moment na to, abyście w tym momencie pstryknęli fotę, wrzucili na Face'a albo na Instagrama i ohashtagowali to wydarzenie 4 specjalnymi, wyjątkowymi, unikalnymi hashtagami, dzięki którym będziecie mogli wziąć udział w fantastycznym konkursie. Tu macie specjalne odesłania na japaczce do tego konkursu. Może to trzeba jakoś rzucić? Może. Nie, nie wspinamy się. Tylko rzucamy? Nie. Samobójca, to jest Czesia samobójca. Cholera. Niech, niech,
Jeszcze raz. Rozbujamy to. Tylko widzicie, tylko on sobie z paczką tak chętnie nie skacze, nie? To jest cały minus. Pomyłka. Dobra, może ja to też powinnam się rozpędzić specjalnie. A? Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Aaaa, za nisko miałam paczkę! Jeszcze raz. Trzecia próba. Trzecia próba. Hop, hop, hop. Hop. Tak mu idzie pięknie. A tu pewnie znowu jakieś ukryte wejście, zakryte śmietnikiem. Jak nic. Na pewno tak to się wydarzy. Szkoda, że jest takie duże opóźnienie. O nie! Nie! Nie przyzwyczajona do takiego jestem. Zróbmy sobie fotę, wrzućmy ją na fejsa. Japaczka, page, konkurs. Dokładnie. Tam wchodzimy, zostawiamy, wiecie. Tam się dowiadujemy, robimy fotę, wrzucamy na fejsa, na insta. I działamy, bierzemy aktywny udział. Nie tylko oglądamy, ale też bierzemy aktywny udział w całym wydarzeniu. Następna możliwość dopiero za rok? Nie ma to tamto. O, mam to! Nie! Trzymaj paczkę! Nie! A już tak blisko byłam! Obczeciek blisko. Dobra, ale spoko, znam rady tę grę. Nie spodziewałam się takiej mechaniki. Za późno skoczyłam. Powinnam było poczekać. Ja połakomiłam się w ogóle. Tak, chciałam już to przyspieszyć. Widzicie, tak właśnie nie powinno się robić. Niełatwiej było przenieść gruz z poprzedniej części. A pewnie... A byłoby łatwo. A ciekaw jestem, czy je bolca, jak wezmę, to też się w sumie uda. Czy tym też mogę to zrobić? Teraz się dowiemy. Ej, można. O, ja cię. No fakt. Człowiek się namęczy. Widzicie, na darmo. Dziękuję. Dziękuję. A wiesz, że masz przejście z lewej strony bez kładki? Nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Już na 100 gram. Nie wiem. Dobra, ręce do góry. Op! I podciągamy się. On to powinien mieć takie mięśnie po tych działaniach. To nic. Cześć, zbój. Z paczką raczej nie wyskoczysz. No właśnie już... Ej, wyskoczyłabym, obczajcie, że to było możliwe, wyskoczenie z paczką. Ja prawie to zrobiłam, tylko zły timing obrałam. Naprawdę to by się udało, jestem pewna, że by się udało. Dobra, i teraz trzeba chyba na hak wskoczyć, nie? Późna pora. Nic na to nie poradzimy. Op! I podciągamy się. Hopsasa, hopsasa. Po co kaś ten bolec? A, zobaczysz! Op! I do góry. Po pierwszy po ten, pod ręką, nie? I teraz znów, rączki do góry. Rączki do góry. Op! Mam się tchuczać, a nie powinnam była drzwi chyba otworzyć. To chyba o to chodziło. Słuchajcie, ja to jeszcze muszę tu wrócić. W sumie łatwiej... Dlaczego ja nigdy łatwiejszych dróg nie wybieram, tylko zawsze jakieś takie z dupy sobie wynajduję? Odwrócone osiągnięcie. Surprise! Marakaka! To chyba nie miało tak być. Chyba pierwsza droga była chyba lepsza. Czy ja mam sobie zbudować most teraz? Widzicie, pierwsza droga... Pierwsza myśl jest zawsze najlepsza. Bicek zrobiony jak nic. Dobra, dawajcie to. Potrzebuję jakiejś deski. Dwóch rączek. Dobra, dwóch rączek. Dwóch rączek.
Dobra, to wcale nie jest takie łatwe, ale zlamiłam. Dobra, jakbym się rzuciła z tego, to zrobić to jeszcze raz? Nie. Potrzebuję deski. Dwóch desek. Mam wszystkie kamienie po kolei przenosić? Dobra, jeden kamień zrzuciłam. Bo to za ciężkie jest to wszystko. Drugi zrzuciłam. Teraz już jest bardziej ruchoma ta deska. Więc rączki do góry. I zbieramy. Tam coś blokuje tą deskę w ogóle. Może trzeba popchnąć. Taki trochę posłowiony brak fizyki w tym momencie jest. Z tym moim pomysłem. Ale patrzcie, cholerstwo się rusza. Nawet coś nam się udało z tego wykrzesać. Dobra, teraz tak. To trzeba, mi się wydaje, wyrzucić. To wyrzucamy. To wyrzucamy. I pozbywamy się kamyków. Nie, z tego gruzu nie można zbudować bomby. Nie wiem, czy buduję bombę. Teraz wszystko nie mam zamiaru się bawić, ale chciałam zrobić składkę. O, tam chciałam sobie zbudować kładkę. Mogłabym tutaj dać jeszcze, żeby nie spadło, nie? Halo? W tym miejscu bym chciała sobie pomóc. Nie. Prawie. Prawie. O, mamy to. Na bombkach. Dobra. Trzeba teraz to przepchnąć delikatnie. No. Nowa technika przesuwania. Ale nawet skuteczna. Jeszcze troszeczkę. Chciałam to przepchnąć, ale... Ale to nie wcale nie współpracuje tak, jak powinno. Dobra, trzeba boczkiem. Dobra, powinno mi się teraz udać przeskoczyć, patrzcie. Dobra, nie! Prawie! Kamieniołom rozbij ścianę! Rzuć mi o kamieniem. Ale kto powiedział, że wasza droga jest dobra? Moja też jest równie właściwa, tylko muszę przeskoczyć przez kładkę. Kto pierwszy streamował na paczce? Pierwsza będzie za 4 minuty. Więc kto będzie za chwilę streamował? Wiem, że o 4 czy tam mega późno w nocy będzie Seto, jedaczek. Ja już ewidentnie powoli opadam z siły i po prostu z przyjemnością oddam się w ręce Morfeusza na dzisiaj. Długi dzień. Dobra, puściłam tutaj jakby... tu się rozbija ściana. Widzicie? I drzwi stoją przede mną otworem. Tam przechodzimy. Oczywiście nie... zdążyłam. Bałam się, że już nie zdążę. Obczajcie. Kto po mnie jest? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Zaraz ktoś inny przejmie, stary. Dokładnie. Tu coś trzeba przenieść. To otwiera drzwi. Nie zdążę oczywiście dobiec. Dobra, tu coś trzeba położyć. Mogę wziąć kawałek szkła? Czy mogę... Ej, tylko nie zrań się. Beka było, gdyby zaczął krwawić, nie? Tak solidnie zaczął krwawić. Dobra? Co? To nie działa. Jakim cudem? Jakim cudem to nie zadziałało? A drugi kawałek szkła? Ja bym przeniosła. Ja naprawdę gratuluję wytrwałym, którzy przez dzisiejszy wieczór będą wytrwają do samego rana.
Oby was było jak najwięcej. No halo. Dlaczego szkło nie działa? Taka tafla szkła na pewno musi być ciężka. Dobra, to coś jest do zbicia. Pewnie tam jest okej. Okay. Czyli tam mam przeskoczyć. Dobra, mam to. Ale myślałam, że szkło się uda. Jak nic myślałam, prawda? Wierzyłam w to, że się uda. Halo, czy jest ktoś, kto po mnie przyjmuje stery? Powiedzcie mi. Kto po mnie przyjmuje stery? Hello, hello, ja po tobie przyjmuję stery. Hello, hello, z kim mam przyjemność? Z Adamem, cześć, z redakcją. Cześć, Adam. Cześć, cześć. Siemanko, siemanko. Dobra, czyli ty jesteś gotowy? Powiedzmy, że jesteśmy w miarę gotowi, tak jest. Gotowy, zwarty do działania. I ja mogę... Zasłuchali się podłączyć ze streama, także działamy. Dobra, czyli ja mogę oddać streama w twoje rączki i się grzecznie pożegnać z wszystkimi. Dobra. Super. Dobra, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za uwagę i za to, że wytrwaliście ze mną do pierwszej w nocy. Wiem, że jest mega późna pora i w ogóle bardzo wam dziękuję za wszelkiego rodzaju donacje, które wpadły w ciągu tych 2 godzin. Sama wam tego teraz nie zsumuję, ale liczę na redakcję, na taką szybką kalkulację. Natomiast teraz będziecie mieli, ile będziecie streamować teraz pod rząd? 2 godzinki, proszę państwa. 2 godzinki, więc teraz macie jedyną wyjątkową okazję w ciągu najbliższych 2 godzin dobić do 6 klocków. I to jest jedyne wyjście. Ja wam dziękuję. Dobra. +18 wpiszcie. Dobranoc. Trzymaj się, hej.